Siemka, ja jestem Adacho, minęła właśnie 16 i nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem tak podekscytowany na rozdział mangi Dragon Ball Super. Dosłownie jak w kalejdoskopie się zmieniają te moje emocje, bo przy omówieniu szkiców nie wyglądało to obiecująco, zwłaszcza ze względu na to, że tytuł 101 rozdziału mangi to Karmin i Żołnierz 15, a że szkice pokazują tylko pierwsze 7, 8, czasami troszeczkę różnią się te liczby paneli, które widzimy mniej więcej tydzień przed premierą rozdziału, no to na tych panelach nie widzieliśmy też sytuacji dość ekscytujących. Wydawało mi się, że to, co zobaczyliśmy pod koniec rozdziału setnego, czyli Karmin uciekający z Armii Czerwonej Wstęgi, to będzie coś, co zostanie poruszone, ale że to nie będzie coś, co będzie głównym wątkiem tak naprawdę kolejnego rozdziału. No i te szkice popsuły mi humor, ale spoilery. Spoilery kilka dni temu rozwiały moje wątpliwości, że manga wraca. Wraca według mnie na dobre tory, przynajmniej rozdział 101 jest rozdziałem ekscytującym i muszę przyznać, że ten tytuł Karmin i Żołnierz 15 jest trochę trollingiem chyba ze strony twórców Dragon Balla Super, ze względu na to, że dla mnie to ma taki sam sens, jakby nazwać film Dragon Ball Super Broly Dragon Ball Super Chillaj i Lemo. To też były jedne z postaci, które się tam pojawiły, ale to nie jest tak, że Chillaj i Lemo to były główne postacie, które ekscytowały najbardziej. Karmin i Żołnierz 15 są zamieszani, powiedzmy, w główną aferę w tym rozdziale, ale to, co się dzieje oprócz tego, jest znacznie bardziej ekscytujące, także jeśli nie wiecie, co się dzieje, to zapraszam do oglądania. Co ciekawsze, kadry tradycyjnie będę wam pokazywał, ale też link do mangi znajdziecie w opisie. Także rozdział rozpoczynamy tym, no co widzieliśmy, tak jak powiedziałem już tydzień temu, czyli Karmin razem z Żołnierzem 15 w garniturach w aucie z logiem przypominającym logo Armii Czerwonej Wstęgi, ale z literami RPC, czyli Red Pharmacy, czyli Czerwona Farmacja, ta firma, która jest przykrywką, która była przykrywką dla Armii Czerwonej Wstęgi, wracają, jak się okazuje, z pogrzebu Magenty, który nie był aż tak huczny, mimo tego, że Magenta był całkiem dużym biznesmenem, można byłoby powiedzieć, prawda? Karmin tłumaczy to w taki sposób, że nie chcieli bardzo robić z tego jakiegoś hucznego wydarzenia, ponieważ mogłaby się zainteresować policja, no a tego Karmin, jako można powiedzieć zbrodniarz wojenny, nie chce. Żołnierz 15 dopytuje, czy Armia Czerwonej Wstęgi naprawdę jest skończona, skoro nie ma już bazy, nie ma żołnierzy, praktycznie nie zostało już nic. Karmin odpowiada, że mają jeszcze jakieś zasoby i fundusze. I ja muszę przyznać wam, że czy jestem fanem Armii Czerwonej Wstęgi? Nie nazwałbym się fanem. Uważam, że to, że została ona wznowiona, że została ona przywrócona na potrzeby filmu Superhero, było ciekawym posunięciem. Zobaczenie Magenty, prawda? Osób powiązanych z doktorem Zero i Marszałkiem Czerwonym i tak dalej. Ale to już było. Wydaje mi się, że jest dobry moment, żeby odciąć się od tego i iść dalej. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to Superhero przez mangę zostało wałkowane i wydaje mi się, że nastroje w społeczeństwie, w community Dragon Balla są takie, że mimo tego, że to była fajna historia, to naprawdę jestem już tym zmęczony. Przynajmniej ja. Nie wiem jak wy. Wydaje mi się, że też w większości. Już ostatnio narzekałem w spoilerach, mówiąc wam, że zobaczcie, od sierpnia 2022 mieliśmy kilka miesięcy przerwy, potem saga prequelowa, potem rok adaptacji filmu i manga praktycznie w tamtym momencie stała, no bo oprócz tych trzech rozdziałów, gdzie zobaczyliśmy to, co się działo przed filmem, no ale to nie mogło mieć jakiegoś zaskakującego zakończenia, skoro wiedzieliśmy, że Hedo trafi do więzienia i tak dalej. Gdybyśmy dalej to ciągnęli w takim samym tempie, to takie postacie jak Goten i Trunks, które zasługują na to, żeby być postaciami rozwiniętymi, po prostu by na tym traciły, obrywałyby rykoszetem, ze względu na to, że nie jest tak, że ta historia jest słaba, nie jest tak, że Goten i Trunks są nudnymi postaciami, tylko przez to, że to się tak odwlekało w czasie i że dostawaliśmy rozdział raz na miesiąc i to było coś, co już widzieliśmy w filmie, to po prostu nastroje się tak pogorszyły, że teraz Goten i Trunks po prostu, gdyby znowu kontynuowaliby te swoje licealne perypetie, to by to po prostu było źle odebrane przez społeczność. Ale wracając do rozdziału, jest właśnie to, o czym chcę powiedzieć. Żołnierz 15 pyta, czy to w takim razie już chyba nie ma co wskrzeszać Armii Czerwonej Wstęgi, prawda? I Karmin, ku mojej uciesze, mówi, że póki ci, którzy pokonali Salamaxa, są na ziemi, okazuje się, że jest to Piccolo i Gohan, oni o tym nie wiedzieli, bo tak jak tutaj jest powiedziane, Karmin i Żołnierz 15 uciekli z bazy Armii Czerwonej Wstęgi, zanim Salamax został zaktywowany, więc oni tej walki nie widzieli, tylko usłyszeli, że Gohan i Piccolo pokonali tego potwora, no dopóki oni, ta dwójka jest na ziemi, nie ma sensu czegokolwiek robić, nie ma sensu wskrzeszać armii, bo ona po prostu zostanie w Trymiga ponownie zniszczona. Nagle to auto dwóch panów staje w korku, ponieważ okazuje się, że naprzeciwko odbywa się właśnie napad na bank, a w zasadzie odbywa się czyszczenie
tego napadu na bank. Możecie się domyślić, o kogo chodzi. Chodzi oczywiście o Saiyamana X1 i Saiyamana X2, czyli Gotena i Trunksa. I to jest nadal coś, co widzieliśmy w szkicach, więc no ja się cieszę, że widzimy Gotena i Trunksa, ale i też cieszę się, że to jest nowa historia, prawda? No ale to jest to, o czym mówię. My już tyle mamy tego superhero na głowie, że gdybyśmy mieli kontynuować ten wątek jeszcze dalej, no to po prostu byłoby to trochę męczące, tak bym powiedział, męczące. No i co się okazuje, że Goten i Trunks nie mają problemu z tym, żeby pokonać rabusiów. Mało tego, robią to nawet w rekordowym czasie i trochę narzekają ze względu na to, że okazuje się, że to jest ich pierwsza akcja od dawien dawna. Dawno się nie bawili w bohaterów i poszło im za szybko i chcieli się po prostu troszeczkę dłużej pobawić. Tutaj mamy takie fajne sytuacje, w których Trunks podstawia jednego rabusia pod cios drugiego, potem tego drugiego wysyła w powietrze jednym palcem. No i co się dzieje? Karmin, widząc tę moc, nawet jeszcze tutaj Trunks blokuje ciosy, niczym w jakimś amerykańskim filmie o superbohaterach. Nie wiem, nie oglądam amerykańskich filmów o superbohaterach, ale tak mi się to kojarzy, że dosłownie w każdym filmie o superbohaterach albo w jakiejś każdej mandze jest scena z złapaniem pocisków, a potem jeszcze z pojawieniem się za plecami i jednym ciosem karate w kark znokautowanie napastników. I to się właśnie tutaj dzieje. W międzyczasie jeszcze rabuś spadający rozmawia z Trunksem w powietrzu i obiecuje, że w ramach pokuty wszystko tutaj posprzątają. Także cieszę się, że Goten i Trunks nie tylko próbują powstrzymać tych bandytów, ale też ich zreformować, prawda? Co zresztą teraz tutaj widzimy, że oni nawet sprzątają chwilę później faktycznie to, co tutaj nabroili. No ale Karmin zauważa, że ci chłopcy, którzy są bardzo silni, te postacie, bo Karmin, żebyście się teraz nie zastanawiali, Karmin, dlaczego Karmin nie wie, że to jest Saiyaman X1 i X2? Dlaczego on nie wie, że to jest Goten i Trunks, skoro oni walczyli też przeciwko Cellowi Maxowi? No właśnie ze względu na to, że Karmin, zanim Cell Max został zaktywowany i zanim Goten, Trunks, Bulma i tak dalej przylecieli tym samolotem, no to Karmina już nie było. Karmin uciekł praktycznie w tamtym momencie, kiedy Gammy dogadały się z Piccolo, prawda? I z Gohanem. Okazało się, że oni, że żadna strona nie jest zła i że Karmin razem z armią po prostu Gammami manipulowali. Także w tamtym momencie Karmin się zwinął i on nie wiedział, ani nie widział Saiyamanów na polu bitwy. Także teraz ich po prostu nie poznaje. Ale co się okazuje? Karmin wymyślił sobie zastosowanie dla Saiyamanów X1, X2 i po tym jak właśnie rabusie sprzątają ten cały raban, który tutaj zrobili, Karmin zaprasza chłopców do pizzerii, która nazywa się Red Pizza. No i co się okazuje? Karmin ma zamiar tutaj wykorzystać ich do tego, żeby pozbyli się pewnego rabusia. No i zaraz do tego przejdziemy, jeszcze powiem coś. Tylko najpierw musimy się dowiedzieć, kto jest tym rabusiem, ale zanim się dowiemy, jeszcze trochę tutaj minie. Także chłopcy rozmawiają z Karminem, ale okazuje się, że nie są zainteresowani ani pieniędzmi, ani tym, żeby kogoś bić po prostu na jakieś zlecenie, bo oni raczej pomagają ludziom w potrzebie, a nie wykonują jakieś zlecenia na konkretne osoby. No ale Karmin bierze ich pod włos i mówi im, aha, czyli boicie się, prawda? Boicie się. Ten gościu prawdopodobnie jest za silny. No dobrze, nie winię was. No i możemy się domyślić, że na ambicje chłopców to wpływa motywująco. Trunks mówi, podtrzymaj mi piwo. A może nie piwo, bo oni chyba jeszcze nie są... Chociaż może już są? Ile oni mają lat? Nie, chyba jeszcze nie są pełnoletni. Ile wynosi pełnoletność w Japonii? Sorry za tę dygresję, ale teraz 20 lat. Okej. Od jakiego wieku można kupować alkohol? A, od 20. Nie, no to na pewno oni nie mają jeszcze 20 lat. Czyli nie piją, nie mówią podtrzymaj mi piwo, tylko podtrzymaj mi sok 100%, chociaż są na pizzy, to podtrzymaj mi kolę dietetyczną, mówi Trunks. No i mówi, nie jesteśmy przestraszeni, będziemy się bić. W międzyczasie Goten pozuje dziewczynom, które robią zdjęcia zza szyby. No i Karmin tutaj, ja już ostatnio to mówiłem, Karmin wydaje mi się, że jest postacią, która nie jest w stanie sama nic zrobić, ponieważ tutaj nawet powtarza tę bajeczkę, którą na początku filmu Superhero słyszeliśmy, którą Magenta opowiadał Hedo, czyli jest zła organizacja i oni knują, chcą przejąć świat i tak dalej. I teraz Karmin mówi to Trunksowi, że jest taka plotka, że ten zły gość, którego chcecie, którego będziecie musieli pobić razem ze swoimi sojusznikami, planują dominację nad światem. I mimo tego, że jest to duży gracz, ten gościu, to do tej pory dobrze ukrywał swoją obecność. No i Trunks zastanawia się, ale ta bajeczka chyba nie robi na nim wrażenia, tylko dosłownie tak jak Hedo skusił się na tę bajeczkę, tak w zasadzie on nawet już od początku podejrzewał Hedo, że był manipulowany, ale skusił się na ten hajs, prawda? Tutaj Trunks skusza się ze względu na to, że chce potem pokazać wideo z tej akcji Mai, żeby jej trochę się przypodobać, prawda? Także mówi, że będziecie musieli w takim razie nas nagrywać. No i żołnierz 15 jest już przygotowany, wyskakuje z kamerą. Karmin się cieszy, mówi, że dostaną za to sporą nagrodę, ale Trunks odpowiada, że zachowaj te pieniądze. Trunksowi zależy tylko na jednym. Trunksowi tylko zależy na wiecie czym. Na broszce 40-latki. Ile Mai ma lat? Bo ona przecież jest zmieniona w dziecko, prawda? Przy Battle of Gods ona powiedziała, że ma
41 lat. No, okej, okay. Trunks może po prostu lubi starsze kobiety. Oj, oj, oj. No ale dobrze, koniec tego wstępu, przechodzimy do kolejnej scenerii, do kolejnej sytuacji, której do tej pory nie widzieliśmy i która jest dla mnie dość niespodziewana, ponieważ nic nie zapowiadało tego, że będziemy widzieć na planecie Beerusa walkę Broly'ego z Vegetą, w ramach oczywiście treningu. To nie jest tak, że Broly zdenerwował się na Vegetę, dlatego że ten jest synem króla Vegety, który wysłał ich i razem z Paragusem na planetoidę Wampa. Nie ma tam między nimi żadnej złej krwi, po prostu sobie trenują i jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna sekwencja. Broly rzuca się na Vegetę, z tego co widzę, Vegeta bez problemu unika tego ciosu, który raczej dość ślamazarnie i niedokładnie zostaje wyprowadzony przez Broly'ego, bo Broly dopiero uczy się walczyć. Vegeta kopie go w kark, Broly jest wysłany w skałę, ale dosłownie chwilę później wyskakuje z niej i atakuje Vegetę deszczem kiblastów, ale ten bez problemu, nawet z uśmiechem na ustach, odbija je wszystkie i w momencie, w którym normalnie to powinno wyglądać tak, że jak w fanowskich mangach często jest taka sekwencja, że jak ktoś strzela kiblastami i ta druga osoba je odbija, prawda? No to w tym czasie, w którym ta druga osoba odbija te kiblasty, ta pierwsza osoba się na przykład pojawia za nim, prawda? Wykorzystując to, że ona jest zepchnięta do defensywy, ta druga osoba. Tutaj się okazuje, że Broly po prostu zaatakował kilkoma kiblastami i dał się zaskoczyć, ponieważ Vegeta po raz kolejny pojawia się za Brolym i znowu kopie go, wysyłając go w ziemię. Tutaj pojawia się kadr, który został ostatnio na zakolach, nie chcę powiedzieć brzydko, ale naprawdę przerolowany. Przerolowany do granic możliwości. Jeden dzień dosłownie po wyjściu tych szkiców. Sorry, po wyjściu spoilerów, bo to w spoilerach było pokazane. Na zakolach mem za memem. Ja wchodzę do poczekalni, a tam dosłownie cały czas ten kadr i tylko inny podpis. Broly jest zaskoczony przez Vegetę, który pojawia się za nim, łapie go po prostu, kładzie mu rękę na ramię i szepcze mu do ucha. I wtedy ten słoik pęka. Nie no, co on tam może powiedzieć? Stracisz nad sobą kontrolę, Broly? Jesteś gotowy do tego, żeby stracić nad sobą kontrolę? Prowokuje Vegeta troszeczkę Broly'ego. Oczywiście możemy się domyślić, na czym to polega. Broly przecież musiał walczyć do tej pory nie tylko z przeciwnikiem, ale też ze swoimi emocjami. Chciał je kontrolować. To widzieliśmy zresztą też w filmie, prawda? Kiedy Goku mu mówił, hej, spokojnie, musisz opanować te swoje nerwy, bo wtedy po prostu nie jesteś w stanie kontrolować tej mocy. No i co? Broly jest w stanie póki co kontrolować tę moc, nie traci gruntu pod nogami, nie traci nad sobą panowania i rzuca się po raz kolejny na Vegetę, ale Vegeta przypomina mi to sytuacja dosłownie z sagi Granoli. Przyjmuje ten cios na czoło. No, na początku jak to zobaczyłem, myślałem, że może będzie to miało coś wspólnego z Ultra Ego, że może w końcu to Ultra Ego Vegety wyewoluowało, albo może używa Ultra Ego w bazowej formie. Nie, Vegeta przyjmuje ten cios na czoło specjalnie, żeby przekazać kolejną lekcję Broly'emu. Swoją drogą uważam, że Vegeta to jest dobry nauczyciel. I Granolę trochę poduczył, prawda? I teraz uczy Broly'ego. Vegeta mówi takie słowa. Złość nie jest złą rzeczą. Wściekłość jest źródłem mocy wszystkich Saiyan tak naprawdę. Jednakże w twoim przypadku problemem jest to, że tracisz nad tą złością kontrolę. W tamtym momencie Vegeta transformuje się w Super Saiyanina, który oczywiście wiemy, że od złości pochodzi, i po słowach nie tłum swojej wściekłości, tylko ją kontroluj, co jest bardzo dobrą lekcją, wydaje mi się. Vegeta rzuca się w stronę Broly'ego i tym razem przetransformowany zaczyna powoli troszeczkę przytłaczać swojego saiyańskiego kolegę, uderzając go czysto w brzuch, ale w tamtym momencie Broly zaczyna się coraz bardziej denerwować i nie na tyle, żeby stracić nad sobą kontrolę, ale przechodzi do ofensywy. Mamy dosłownie powtórkę z sagi Granoli. Vegeta uśmiecha się i przyjmując ciosy jeszcze tam przeprowadza jakieś zagrywki mentalne z przeciwnikiem. Vegeta mówi, co się dzieje? Boisz się, że nie będziesz w stanie utrzymać swojej pełnej mocy w kontroli, kiedy w końcu stracisz tę kontrolę? Kiedy w końcu ci się przestawi coś w głowie? Całą tę walkę obserwują Goku, Whis, jeszcze Lemo i Chile w ogóle są cały czas w okolicy, także fajnie, że te postacie też znalazły swoje miejsce na ziemi. I Goku zauważa, że Broly chyba zaraz zacznie tracić nad sobą kontrolę i że zacznie znowu, powiedzmy, transformować się w tę bestię, która nie jest w stanie nad sobą panować. Ale Whis zauważa, że nie, trochę się zmienił. Nie wygląda to tak, jakby miał się faktycznie przetransformować. I następnie widzimy sytuację, w której Vegeta unika ciosu Broly'ego, ale ten zamiast jak taran wpaść w to drzewo, na którym przed chwilą Vegeta stał, odbija się od niego i doskakuje do Vegety. Ten jest zmuszony do tego, żeby obronić się kiblastem, ale Broly bez problemu tego kiblasta odbija
i z dynki uderza Vegetę, ale ten jest w stanie postawić blok. No wygląda na to, że tutaj Broly zaczął myśleć o tym, co robi, a nie tylko atakować na ślepo. I po chwili sytuacja trochę się uspokaja. Bardzo podoba mi się ta sekwencja, bardzo podoba mi się ta walka Broly'ego i Vegety. Mimo tego, że to jest trening, to tak naprawdę czuć tutaj, że idą chłopaki na całość. Vegeta chowa się za drzewem i tak jak ostatnio mówiłem, ten kadr wyjęty z kontekstu mógłby być dość zabawny. Jakby Vegeta bał się Broly'ego i się chował przed nim, ale tutaj oczywiście chodzi o to, że Vegeta chowa swoją ki i Broly jest zmuszony, żeby te ki znaleźć. Nie tylko polegać na swoim wzroku, słuchu i tak dalej, ale też na innych zmysłach. Przecież wiemy, że dla Goku i Vegety wykrywanie ki jest absolutnym chlebem powszednim. A tutaj Broly ma jeszcze do opanowania dużo rzeczy, jeśli chodzi o te podstawy. No i co się okazuje? Broly jest w stanie wyczuć ki Vegety za drzewem. Atakuje to drzewo, Vegeta błyskawicznie chowa się za kolejnym i ucieka i kolejne drzewa są niszczone i bardzo mi się podoba to, że Broly ewidentnie robi tutaj postępy. Na naszych oczach robi tutaj postępy, bo ten jego wątek treningu był, jest dla mnie olbrzymim potencjałem. Ma dla mnie to olbrzymi potencjał. Nie chodzi mi o to, że Broly ma olbrzymi potencjał, tylko że ta część historii naprawdę może być poprowadzona w ciekawy sposób i nawet niekoniecznie tego, jaką siłę osiągnie Broly, czy może osiągnie nową transformację, czy może ta zielona transformacja zostanie przez niego opanowana i będzie wyglądał tak jak Kale na turnieju mocy, prawda? Czyli będzie miał zielone włosy, ale może troszeczkę będzie chudszy i przynajmniej nie będzie miał samych gałek ocznych, tylko będzie miał też źrenice. Chodzi mi o to, że Broly może zostać wykorzystany jako sojusznik, no nie powiedziałbym narzędzie. Jako narzędzie to był wykorzystywany przez Freezę w filmie, który nosił jego imię, ale jako sojusznik w potencjalnej walce w przyszłości. Zresztą też jeszcze jest wątek tego, że Broly być może będzie się uczył od Gohana opanowania swojej wściekłości. Też był to jeden z komentarzy, który pojawił się pod moim omówieniem spoilerów, ale do tego zaraz przejdziemy, bo to jest coś, co będzie na samym końcu tego rozdziału. Tak czy siak, trening trwa, Broly i Vegeta wymieniają się ciosami i Goku zauważa, że naprawdę Broly'emu udaje się trzymać gardę, trzymać poziom przeciwko Vegecie, który jest przetransformowany. Whis kontynuuje mówiąc, że naprawdę jesteśmy świadkami prawdziwego rozwoju, ale prawdziwy trening dopiero się zaczął. Vegeta wraca do bazowej formy, staje naprzeciwko Broly'ego i mówi mu, że walka bez stracenia swojego temperamentu, bez stracenia kontroli nad swoją mocą jest faktycznie dużym osiągnięciem, ale to blokuje jego prawdziwą moc, że to nie jest dobrym, mimo wszystko, ostatecznym rozwiązaniem, bo fakt, Broly nie traci nad sobą kontroli, ale jak nie będzie się transformował, no to nie będzie w stanie korzystać ze swojej maksymalnej mocy, prawda? A tutaj chodzi o to, żeby był w stanie korzystać z tej swojej maksymalnej mocy, ale nie tracił nad sobą panowania. Broly pyta w takim razie, co mam robić? A Vegeta odkrzykuje, sam znajdzie dla siebie rozwiązanie, co ja mam ci mówić? Może, o, Goku się wtrąca i mówi, może, czy to jest takie samo uczucie jak my, kiedy się transformujemy w Super Saiyanina? Broly odpowiada, że to jest dość tricky, jakby takie dość trudne dla niego, ale czy chodzi tutaj o to, że... Nie mówcie, że chodzi tutaj o to, że to mrowienie w plecach. Nie, bo to było w anime tylko. Chyba chodzi po prostu o to, że tak jak oni na początku transformowali się w Super Saiyanina i ta forma była dla nich czymś nowym, nie byli w stanie być może się kontrolować, albo kontrolować tej mocy, albo wycieku aury i tak dalej. Te wszystkie niuanse tyczące się transformacji na początku były po prostu przez nich nieopanowane. No a teraz Broly, mimo tego, że ma troszeczkę inny kolor włosów w pełnej mocy, to pewnie musi przejść przez to samo, prawda? Czyli oswoić się z tą mocą, ale to nie zmienia faktu, że będzie musiał się prędzej czy później w Super Saiyanina przetransformować. Lemo wchodzi do gry i nie chodzi o to, że będzie się z kimś bił, chociaż szkoda. Lemo to jest równy gość i podaje wszystkim wodę. Daje wodę i Vegecie, i Goku, i Broly'emu, i jeszcze mówi do Broly'ego: Gambare Broly, trzymaj się w tej walce! I uwaga, do sytuacji podłącza się jeszcze Chilai, która pyta: a wy chłopacy, naprawdę nie przejmujecie się niczym innym na świecie? Frieza mógłby się tutaj pojawić w każdej chwili, prawda? Ta jego nowa czarna forma nie jest żadnym żartem, no nie? Mówi Chilai. Chilai w ogóle wrzuca do gry jeszcze Black Frieza, no nieźle. Poza tym, sorry Chilai, wydaje mi się, że Frieza nie mógłby tak po prostu przylecieć na planetę Beerusa i robić tam, co mu się podoba. No bo, okej, jest póki co silniejszy niż Goku i Vegeta, ale to jest planeta Beerusa, a nie Goku i Vegety. Beerus myślę, że nie pozwoliłby Freezie na robienie czegokolwiek nielegalnego, że tak powiem, na jego planecie, więc myślę, że na planecie Beerusa akurat są bezpieczni. Goku na chwilę się zamyśla, słysząc słowa tyczące się Black Freezy i mówi, że ten gość jest naprawdę niesamowity. Wiem, że jest złym gościem, ale jestem pod wrażeniem. Był w stanie przewyższyć nas, trenując przez taki krótki okres. Beerus nagle burczy coś pod nosem, a Goku mówi: co?
Nie słyszałem? Powiedz tak, żeby wszyscy usłyszeli. Ulubiony tekst nauczycieli ze szkoły. Coś mówiłeś? Powiedz głośno, żebyśmy wszyscy usłyszeli. Wirus mówi, zawsze będzie ktoś silniejszy, albo coś silniejszego, więc lepiej trenuj dalej. A kiedy będziesz silniejszy ode mnie, nominuję cię jako kolejnego boga zniszczenia. Goku tutaj mówi, że ta praca nie jest w kręgu jego zainteresowań, delikatnie mówiąc, ale zatrzymam się tutaj na chwilę, ponieważ Beerus powiedział te słowa w taki sposób, ja przynajmniej tak to odbieram, że nigdy ci się nie uda mnie prześcignąć. Jeśli uda ci się, to nawet ustąpię ci miejsca. Tak mi się wydaje, dlatego nawet powiedział, że jak będziesz silniejszy, spoko, możesz próbować, nawet oddam ci swoją pozycję, ale powodzenia, pewnie ci się to nie uda. Ja to rozumiem w taki sposób, bo przy spoilerach to było napisane w bardziej neutralny sposób, a nawet bym powiedział w taki sposób, że Beerus oferował swoją pracę Goku, prawda? Jak będzie dalej trenował, to dostanie pozycję jego. No nie wydaje mi się, żeby to była dobra interpretacja. Więc jestem wręcz pewien, że tutaj chodzi po prostu o to, że Beerus jest na tyle pewny, że Saiyanie go nie prześcignął przez długi czas, że może nawet postawić na szali swoją pracę i będzie spokojny, że dalej zostanie tym najsilniejszym bogiem, najsilniejszą jednostką we wszechświecie. Swoją drogą, kolejna bardzo ciekawa sprawa. Słuchajcie tego. Whis jest zapytany przez Beerusa, czy dobrze słyszałem, że Ziemia ostatnio znowu była w jakimś niebezpieczeństwie? No i Whis odpowiada, tak. Przerażająca bestia, która nazywa się Selmax, a w zasadzie nazywała się Selmax, była zagrożeniem dla całej planety. No i jak poszło? Pyta Beerus. Na co Whis odpowiada, że tak naprawdę to chłopiec Goku. Syn Goku. Syn Goku, a w zasadzie syn Son Goku, czyli Son Gohan, razem z nameczaninem Piccolo, przeprowadzili triumfalną szarżę przeciwko temu potworowi. To już wydaje mi się, że może być scena, która może się nie spodobać, ale to jest raczej taka drobnostka w stylu tego, jak Goku mówił w sadze Future Trunksa, że co to całowanie, nigdy nie całowałem Chi-Chi. Tak tutaj się okazuje, że Beerus nie jest świadomy tego, że Goku jest ojcem. Syn Goku? Ten gość jest ojcem? Pyta Beerus. Goku jest zdumiony, Whis zresztą też. Czy naprawdę pan zapomniał o Gohanie? Pyta Whis. No przecież wiemy, że był na turnieju mocy, prawda? I Beerus tutaj mówi, wydaje mi się, że chyba musiał nie zostawić na mnie dobrego wrażenia. Fani Gohana dosłownie leżą na ziemi, trzęsą się ze stresu, ponieważ te słowa Boga Zniszczenia mogły ich ukuć, ale wydaje mi się, że to można jakkolwiek zrozumieć. Myślę, że gdyby go zobaczył, to by sobie przypomniał, ale teraz może imienia nie pamięta. Próbuję go usprawiedliwić. I co się okazuje? Co się okazuje? Że chłopcy, chociażby, no może Goku nie, ale Vegeta już się dowiedział, że już rozmawiał z Bulmą i mówi takie słowa. Vegeta. Zgodnie ze słowami Bulmy, Gohan mógł prześcignąć nawet nas w tej konkretnej walce. Koniec cytatu. Goku odpowiada, naprawdę? Chciałbym tam być. Musiało się to odbyć podczas mojego pojedynku z Vegetą, więc nie czuliśmy jego ki. I teraz Vegeta, dosłownie Toyotaro go narysował na trzech różnych panelach. Vegeta mówi, hehe, dokładnie, pojedynku, który przegrałeś ze mną. No Vegeta po prostu szczyci się tym niesamowicie. Goku nawet zgnębiony mówi, o, najjaśniejszy punkt twojego życia, co? No, chyba ta reakcja Goku jest idealnym dowodem na to, że Goku się nie podłożył, bo gdyby się podłożył, to by mówił, haha, tak sobie myśl, a tutaj jest naprawdę poirytowany. Rzadko widzimy Goku w takim stanie, wiemy, że Goku nie lubi przegrywać, więc no, ten pojedynek został wygrany przez Vegetę. Tak jest, ale my wracamy na Ziemię i teraz okazuje się, że tą rezydencją, do której się zbliżamy, w sensie Karmin, żołnierz 15 i dwóch zrekrutowanych świeżo bohaterów, którzy mają pozbyć się złoczyńcy, tą rezydencją jest rezydencja Gohana. I Goten zauważa, że ej, przecież ja znam ten teren, my zbliżamy się do domu mojego brata. Karmin oczywiście o tym nie wie, więc wychodzi z auta i mówi, nie bójcie się, bo żołnierz 15 mówi, nie, ja nie wychodzę, on już mnie zna. Więc Karmin wychodzi, strzela w ogóle z pistoletu w dom Gohana, Gohan nagle wyskakuje z okna. Chłopaki chyba się trochę wstydzą wyjść, także ukrywają się cały czas w aucie, no i Karmin śmiało cały czas strzela w stronę Gohana, a ten łapie pociski. No i co się dzieje chwilę później? Gohan zauważa, że to są ci sami ludzie, którzy próbowali porwać pan i mówi, hej, to znowu wy, próbujecie porwać pan drugi raz? Nie na mojej warcie, nigdy więcej. Gohan transformuje się w bestię, dlatego ta figurka jest tutaj dosłownie, no nie przypadkiem tutaj jesteś kochany, ponieważ no zobaczenie Gohana w normalnym domowym stroju transformującego się w bestię, to jest coś, czego nie spodziewałem się, że zobaczę w 101 rozdziale, ale faktycznie, Gohan transformuje się w bestię. Ja rozumiem, że można powiedzieć, że ma trochę problem z trzymaniem nerwów, ale to są ci ludzie, którzy porwali jego córkę, a wiem, że Gohan, no,
trudno powiedzieć, że nie kocha swojej córki. Kocha swoją córkę, więc po prostu się denerwuje na widok właśnie tych konkretnych postaci. W ogóle jeszcze tutaj śmieszna sprawa, bo Trunks mówi, że przetransformował się w Beast Mode, jak gdyby nigdy nic. Beast Mode to jest to napisane. Czekajcie! Beast Mode! Przecież oni nie znają nazwy tej transformacji. Orange Piccolo został nazwany w filmie, no bo Gohan powiedział, że o, byłeś pomarańczowy, musisz wymyślić jakąś nazwę. No i Piccolo wymyślił, prawda? Ale poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale przecież Gohan Beast. Beast to nie była nazwa, która padła w filmie. To było coś, co nam powiedział Toriyama, prawda? Więc w mandze, ani w filmie, ani w anime, ani w niczym, co tyczyło się tej historii, nie padła nazwa Beast, więc teraz Trunks, jak o tym mówi, że to jest Beast Mode, można powiedzieć, że to się bierze znikąd, prawda? No ale wiadomo, że to Toyotaro napisał, on wie, jak się nazywa ta transformacja, więc w sumie fajny smaczek, no ale nieważne. Co jest ważne, to, że Goku i Vegeta czują te ki. No po prostu tyle w tym rozdziale jest fajnych wątków, które cieszą mnie na przyszłość, że trudno mi w to uwierzyć, że manga Dragon Ball Super wróciła. Bo mówiłem wam już to ostatnio, kilkanaście miesięcy temu, ponad rok temu nawet w jednym kokle zastanawialiśmy się, dlaczego Goku nie wyczuł transformacji, prawda? No tutaj już to zostało wytłumaczone. Był podczas pojedynku, bo zostało to powiedziane wcześniej, tego pojedynku, który przegrał z Vegetą, ale teraz czuję taki, no i reakcja na tę moc to jest coś, czego ja też jestem bardzo ciekawy, ale w sumie jeszcze jest jedna rzecz odnośnie tych słów Bulmy, które chciałem powiedzieć, ale to zaraz, bo jesteśmy przy końcówce rozdziału. Gohan jest wściekły, podchodzi do Karmina, wyrywa drzwi z jego auta. Ten przerażony zwraca się do Gotena i Trunksa, żeby wyszli z auta i mu pomogli, a Gohan widząc ich mówi: ej, Goten, Trunks? Na co chłopcy odpowiadają, żeby ten był cicho, bo zdradzi ich prawdziwą tożsamość. Dlaczego z nimi jesteście? Co się tutaj dzieje? Wyjaśnijcie! No i kiedy Goten zaczyna wyjaśniać, na auto przylatuje Goku. Błyskawiczną transmisją teleportuje się na ziemię i rozdział kończy się słowami, a w zasadzie najpierw krzykiem Gohana, który krzyczy: tata! A Goku mówi: hej, chłopaki! Minęło dużo czasu, nawet za dużo czasu. Zanim wyłączycie film, jest jeszcze kilka bardzo ważnych spraw tyczących się tego, co zobaczymy w przyszłości. Wiecie, że manga wychodzi w V-Jumpie, czasopiśmie japońskim, i tam jest notka autora, która mówiła coś w stylu: Goku znalazł się w środku skomplikowanej sytuacji. Czy on naprawdę myśli o tym w takiej chwili? Coś takiego, prawda? I to jest sugestia tego. Przez niektóre osoby gdzieś tam w internecie zostało to raczej potwierdzone. Mówię raczej, bo jeszcze do tej pory na 100% tego nie wiemy. Że ta sugestia, ta notka autora może się tyczyć tego, że Goku myśli o tym, żeby sprawdzić się z Gohanem. Wyczuł jego ki, przeteleportował się dosłownie błyskawicznie i chce sprawdzić się z Gohanem. Właśnie w komentarzach ktoś też pisał, że może Gohana weźmie Goku na planetę Beerusa, żeby ten potrenował trochę z Brolim, prawda? Nauczył go panować nad swoją wściekłością. To też byłoby ciekawe rozwiązanie. Mimo wszystko, no to już byłby naprawdę wątek jak z fanowskiej mangi. Gohan na planecie Beerusa i tak dalej trenuje z Brolim, ale wracamy sobie jeszcze na chwilę do tego, co powiedział Vegeta. A mianowicie słowa, które są autorstwa Bulmy. Czyli Bulma powiedziała, że Gohan mógł nas prześcignąć w tamtej walce. Zgadzam się z tym, co też było pisane w spoilerach, w komentarzach pod moim filmem spoilerami, że jeśli coś pada w mandze, to tak to jest, bo to nie powinniśmy patrzeć na to, że to mówi jakaś osoba, że co ona ma wiedzieć, że kiedy ona gdzie była, czy ona to widziała, czy tego nie widziała, że jeśli jakieś słowa padają w mandze, często w Dragon Ballu Super w ogóle nie powinniśmy patrzeć na to, kto co mówi, tylko jeśli to padło, to tak było. Więc tutaj jest mocna sugestia, że Gohan Beast jest faktycznie silniejszy niż Goku i Vegeta. Ale ja znowu to powtórzę. Staram się aplikować do tego przynajmniej minimalną logikę. Bulma nie jest w stanie wyczuwać ki. Jakim cudem ona była w stanie stwierdzić, że Gohan jest silniejszy niż Goku i Vegeta, skoro po pierwsze nie umie wyczuwać ki, a nawet jeśli byłaby w stanie wyczuć jakąś ki, to nie widziała Vegety Ultra Ego na przykład. Po prostu. Nie widziała też True Ultra Instynktu. Nie widziała walki z Granolą. Ostatni raz, jak Goku i Vegeta bili się na serio na ziemi, to była saga Moro, prawda? I wtedy te słowa Piccolo, że Gammy mogą być na poziomie Goku i Vegety, i wtedy te słowa Gohana, że tata i Vegeta mogliby nie poradzić sobie z Cellem Maxem. No dla mnie to było logiczne, albo próbowałem do tego aplikować jakąś logikę, że mowa o Goku i Vegecie z sagi Moro, no nie? O ostatnich wersji, jakie widzieli Piccolo i Gohan, no bo skąd oni mogą wiedzieć, że Vegeta ma Ultra Ego? No nie mogą tego wiedzieć, więc to po prostu nie ma sensu, najzwyczajniej w świecie. A teraz słuchamy się Bulmy, która mówi, że Gohan mógł ich prześcignąć? Jakby to powiedział Whis, uwierzyłbym i bym się zamknął, ale przepraszam, że mam wątpliwości,
że Bulma może nie być w stanie wyczuwać ki. Przepraszam, no nie wiem, jak wy to oceniacie. Bo jeszcze raz, no ja uważam, że to, co zostało powiedziane w mandze, powinniśmy traktować jako prawie że pewnik, ale w tej sytuacji trochę to jest śliskie. Mimo wszystko, rozdział naprawdę mi się podobał. Karmin i Żołnierz 15, to jest też, co chciałem powiedzieć, że jak widać, nie są w stanie sklecić nawet jakiegoś planu, który by przetrwał więcej niż jeden rozdział. Oni na początku rozdziału wracali z pogrzebu, było już wszystko zamknięte, znaleźli dwóch losowych ludzi na ulicy i stwierdzili, że no dobra, to mamy super plan, przedstawimy im jakąś bajeczkę, zaprowadzimy do Gohana i oni się pobiją i... No i co wtedy? No i będziecie odbudowywać armię czerwonej wstęgi, jeszcze przecież będzie Piccolo, no to nawet jak pokonacie Gohana, to jeszcze trzeba będzie pokonać Piccolo, a w ogóle gościu nie wziął pod uwagę tego, że oni mogą znać Gohana, więc no... Karmin po prostu udowodnił tym rozdziałem, że jest tępym idiotą, który nie jest w stanie nawet przeprowadzić jakiejś operacji sam. I może to jest myślenie życzeniowe, ale uważam, że to może sugerować, że ten wątek Armii Czerwonej Wstęgi będzie po prostu w przyszłym rozdziale zakończony. Bo tak jak w tym rozdziale mieliśmy jeszcze tych niedobitków, tak teraz Karmin zobaczy, że no nie no, jedyna nasza okazja, Sayamani X1, X2, którzy mogli pokonać Gohana, okazuje się, że to jest przyjaciel i brat Gohana, no nie ma szans na to, żebyśmy odbudowali Armię Czerwonej Wstęgi, kiedy jeszcze jest Piccolo, kiedy pojawił się w ogóle jakiś Goku jeszcze tutaj, musimy się wziąć za uczciwą robotę. I wtedy Karmin i Żołnierz 15 odchodzą, a my zajmujemy się sprawami takimi jak sparring Goku z Gohanem, trening Broly'ego i może w końcu ten Black Frieza, bo zostało to też tutaj wspomniane, co prawda przez Chillaj, ale zostało to wspomniane. Rozdział, który odpowiedział na kilka rzeczy, który zasiał kilka fajnych ziaren. Uważam, że z punktu fabularnego to było bardzo potrzebne, bardzo świeży rozdział. Jeśli chodzi o historię, to tak naprawdę najbardziej mi się podobał ten wątek na planecie Beerusa, trening Vegety i Broly'ego. Vegeta po raz kolejny udowadnia, że jest dobrym nauczycielem i jest nauczycielem surowym, no ale w takim przypadku trudno tutaj o jakiegoś nauczyciela, który będzie klepał po plecach, prawda, i pocieszał. Jeśli zobaczymy w 102 rozdziale Gohana Bestię przeciwko Goku w Ultra Instynkcie, to ja chyba po prostu odpłynę! No bo wątek jak z fanowskiej mangi i to takiej ekscytującej. Dobrze, jutro live, prawdopodobnie o 19, może nie będzie o tej 19. Także jutro o 19 live, 19 o 19, łatwo będzie zapamiętać, 20 robimy live'a z Dokkana, wyszedł nowy event z Omegą, wyszedł nowy Burst Mode, jest Chain Battle i tak dalej, nowe rzeczy w Dokkanie, także 20 robimy live'a z Dokkana, ja jeszcze w ten tryb nie grałem, bo zachowuję to właśnie na transmisję na żywo. Póki co, czekam na wasze przemyślenia, komentarze i oceny. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, jeśli się nie podobało, zostawcie dislajka i zostawcie również suba, żeby niczego nie przegapić na moim kanale. Tyle, widzimy się niebawem, widzimy się w zasadzie jutro. A z tobą, kochany, mam nadzieję, że też się widzimy za miesiąc. Na razie, cześć, ciao.